Siemaneczko, z tej strony Urban, zapraszam wszystkich na nową serię o nazwie Tutorials by Urban. A na czym to będzie polegało? Mianowicie, będę Wam najprostszy i najkrótszy sposób pokazywał, jak zrobić poprawny bądźże optymalny miks Waszej stopy, Waszego snara, Waszego hi-hata oraz innych różnych instrumentów, których używacie podczas produkcji Waszych bitów. Na początek zajmiemy się najważniejszą była rzeczą w bicie hip-hopowym, czyli stopą. Zaczynamy. Ok, no to ekwalizacja naszej stopy i kompresję zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli wybrania stopy. Ja mam już tutaj przygotowaną stopę, którą wrzuciłem w naszego samplera o nazwie Kong w Reasonie 6. Brzmi ona mniej więcej tak. Bez niczego, pusta. Wrzucimy ją sobie tutaj do naszego pianorola i zapętlimy. I leci sobie ona tak. Ok, no to teraz przejdziemy do ekwalizacji. A na początku zajmiemy się naszymi niskimi tonami. Ok, częstotliwość dla naszej stopy, dla niskich tonów, wynosi mniej więcej 50-60 Hz. Ja ustawię optymalną pośrodku około 55 Hz. No i podgłośnimy troszeczkę do około 3-4 dB. Lepiej zawsze zachować troszeczkę miejsca, aby późniejszym masteringu nie okazało się, że mamy przestery. Teraz przejdziemy do niskich, średnich tonów, dla których nasza frekwencja będzie wynosiła około 260-270 Hz. No i zgłaśniamy ją do około 4-5 dB. Następnie przejdziemy do wysokich, średnich tonów, w których nasze frequency będzie wynosiło około 3,5-3,7 kHz. No i podniesiemy decybele do około 3-4 dB, żebyśmy nie zrobili po prostu przesterów. No i na końcu wysokie tony, damy leciutko do 6 kHz i podbijemy do około 1 dB. Ok? No to tak brzmi ekwalizacja naszej stopy. Tak bez niczego. Tak z. No i teraz przejdziemy do kompresji. Kompresję zawsze robimy po ekwalizacji. Więc sobie wrzucimy tutaj nasz kompresor. Ja używam kompresora M-Class. O, to nie jest kompresor. Tu jest nasz kompresor, MS-Class kompresor. Bardzo dobry, bardzo łatwy, przejrzysty. No i daje bardzo ciekawe efekty naszego miksu. I na początek zajmiemy się ratio. Ratio wyniesie nas około... powiedziałbym pomiędzy 3 a 4... w zależności także od stopy, więc ja to wypośrodkuję, mniej więcej dam 3,5. Teraz przejdziemy do ataku. W bitach hip-hopowych przeważnie używamy bardzo krótki atak, no i troszeczkę dłuższy release. Atak będzie w okolicach 4-5 milisekund, a release zrobimy w okolicach 200 milisekund, żeby dało nam to troszeczkę takiego tak zwanego puncha. No i teraz zajmiemy się naszym thresholdem, który ustawimy w okolicach powiedzmy 3-6 dB. Dajmy 5, 4-8 będzie wypośrodkowany. No i tutaj tak gra nam sobie stopa z naszą kompresją. Możemy jeszcze podbić troszeczkę na wyjściu i wejściu. Powiedzmy o 1,5 dB na wejściu i 1,5 dB na wyjściu. No i mamy. Tak gra nasza stopa po ekwalizacji i kompresji. Tak gra z. A tak gra bez.
Właśnie tak brzmi stopa według wszystkich moich ustaleń, czyli kompresji, ekwalizacji. Możecie wypróbować wszystkie te parametry, które macie napisane w deskrypcji tego wideo, centralnie pod filmikiem. A cóż, no ja zapraszam na następny odcinek, w którym zajmiemy się jakże ważną częścią naszej perkusji, czyli werblem, tak zwanym snare. I co? www.beatsbyurban.com. Pozdrawiam. Do następnego razu.